Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj mam dla Was kolejną przesyłeczkę, tym razem od polskiego Panini. Jak możecie tutaj już przyuważyć logo Panini, chciałbym tutaj podziękować Pani Ewie i Pani Monice za kolejną przesyłeczkę z kartami. Zaraz zobaczymy, co w środku. Ja oczywiście nie wiem, nawet jestem zaskoczony, że ta paczuszka przyszła do mnie. To jest zawsze taka miła niespodzianka, jak coś się dostanie. Także jeszcze raz serdeczne dzięki dla polskiego Panini. Okej, mamy ściągnięty woreczek i teraz otwieramy paczuszkę i zobaczymy, co w środku. Tak jak zawsze jest kolejne takie czerwone opakowanie. Adrenalin Official Trading Card. To sobie zostawiamy. Na boczek i patrzymy, co mamy w środku. Kolekcja Road to UEFA Euro 2020. Wyścig o tytuł Mistrzów Europy 2020 zaczyna się tutaj, w nowej odsłonie Adrenalin XL, poświęconej najlepszym europejskim drużynom, gotowym wyjść na boisko i walczyć o fazę finałową. Czy mamy tutaj jakąś? O, tutaj. Oczywiście nie byłoby Adrenalin XL bez kategorii Fans Favorite i Rising Star. Dalej, specjalna sekcja Power Up obejmuje najlepszych graczy na każdej pozycji, czyli bramkarze, obrońcy, pomocnicy, napastnicy. I jak zwykle najlepsi zawodnicy występują w grupach Top Masters i Invincible. Dodatkowo jest zestaw kart dedykowany UEFA Nations League Finals. Pasja bez końca. Taka prawda, moi drodzy, jeżeli ktoś jest pasjonatem kolekcjonerstwa karcianego, to jest to pasja do końca życia. A teraz, moi drodzy, zobaczymy, co tutaj w środku. Pięć paczuszek, kolejne pięć. O, i mamy premium, żeby nie pomieszać. Pięć zwykłych, czyli jest 15. Tutaj kolejne 5, 20 i tutaj 4, czyli 24 zwykłe saszetki, 4 saszetki premium. To sobie zrobimy jakiś osobny odcinek, pojedynek z tymi saszetkami. Dodatkowo mamy tutaj multipaka. 7 saszetek, 4 karty z limitowanej edycji. Otwierałem, zapewne widzieliście już u mnie na kanale. I mamy jeszcze starter pack, czyli będzie jakiś odcinek czy pojedynek. Zobaczymy. Jestem w trakcie załatwiania jeszcze jednego zestawu startowego z pewnego kraju. Na razie Wam nie zdradzę. Tak więc, moi kochani, tak to wygląda. Takie produkty dostałem od polskiego Panini. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. No i co, moi drodzy? Może otworzymy sobie kilka saszetek, żeby nie było takiego pustego przelotu. Trzy saszetki sobie otworzymy, zobaczymy, co wpadnie. I mamy ładnie rzadkiego goalstopera. Jest Donnarumma. To jest najrzadszy goalstoper, który wpada. Natomiast tutaj mamy DPA Game Changer, no czyli ładnie, kolejna karta Power Up. A w trzeciej mamy plastik, no i też ten jeden z tych rzadszych, piąteczka. Logo oficjalne. A więc fajne karteczki powpadały.
Ja Wam dziękuję za oglądanie odcinka. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat tej przesyłki od polskiego Panini. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!